lat mówimy o tym, że największym problemem w rozwoju polskich przedsiębiorstw jest słabe otoczenie gospodarcze. Co my rozumiemy przez słabe otoczenie gospodarcze? Oczywiście komplikacja prawa, oczywiście może zbyt duża siła urzędników, przynajmniej jeśli chodzi o niektóre aspekty funkcjonowania gospodarki. No mamy nawet taki program w jednej z telewizji, nie będziemy mówili w jakiej, bo akurat prowadzący naszą konferencję jest z innej telewizji, więc... Ale wiemy, widzimy te problemy. I część tych problemów w sposób naprawdę, można powiedzieć, strukturalny może rozwiązać samorząd. To jest na przykład kwestia uzyskiwania warunków zabudowy. W Krakowie, moim rodzinnym mieście, w którym mieszkam przez połowę tygodnia, bywa, że trwa to i 2 lata. A są takie miejsca w Polsce, gdzie trwa to 3 miesiące. Więc to jest jeden z przykładów. To zależy od samorządu. Warunki zabudowy, oczywiście potem pozwolenia na budowę. Oczywiście infrastruktura, o tym mówił pan prezydent. Teraz bardzo ważna rzecz to jest właśnie zaoferowanie tej łatwości prowadzenia już tej inwestycji. Czyli jeżeli mamy budować tę halę, to niech to nie będzie tak jak średnio w Polsce, czyli 9 miesięcy do otrzymania wszystkich zezwoleń, tylko, już nie chcę powiedzieć, że kilka tygodni, ale powiedzmy 2-3 miesiące. Oczywiście bardzo ważnym elementem jest kwestia pokazania się, czyli kwestia marketingu, czyli to, że tu jest 35 tysięcy studentów, to jeszcze potencjalny inwestor musi o tym wiedzieć, czyli jakaś komórka w mieście, która działa na rzecz przyciągania tych inwestorów. To trzeba być bardzo aktywnym. To zresztą też jest pewien problem w Polsce. Jeśli ja nie chcę za dużo mówić o problemach, proszę Państwa, bo o problemach się na okrągło mówi w telewizji i w radio też, i w gazetach się pisze. Wszystko jest w Polsce dramat, wszędzie jest dramat. Co jest nieprawdą? Co jest nieprawdą? Jeszcze na czele na przykład z Pfizerem, no, który jest no, jednym z głównych podmiotów współpracujących z inwestorami zagranicznymi. Czyli myślę, że głównie to trzeba bardzo dużej aktywności na rzecz znalezienia, znaczy pokazania się, znalezienia, ale potem zajęcia się tymi inwestorami.